czasie. Wiem, bo niestety z maratończykiem mieszkam pod jednym dachem. I tak dalej, i tak ale dalej. Tutaj jest ta różnica, że ale nie będziesz... Ale to jest ciekawostka. To tak, tak, ale mówisz, tu chodzi o to, że nie będziesz musiał monitorować, tylko będziesz dostawał sygnał. Czyli nie będzie cię interesowało teraz zastanawianie się tyle kilometrów, to co z moimi butami, albo oglądanie ich bieżnika, tylko nagle dostaniesz alert na komórkę, kupcę nowe buty, Rafał, tak? Tak, tak, tak. I dojdzie do tego, że tak naprawdę buty będą wyglądały jak nowe, zdjęte z spółki, ale już będą miał komunikat, wymień buty. Tak. To znaczy w ogóle od razu ci powiem, że to, o czym rozmawiamy, jest w tym sensie naiwne, że nie na tym polega zarządzanie danymi. Wyobraź sobie, że masz flotę samochodów, tak? I opony są wyposażone, a to już jest norma. To już w dużych firmach się wyposaża opony właśnie w takie chipy. I tam masz monity, czyli alerty na poziomie swojego komputera dla menedżera docierają. Monity o wszystkim. Nie tylko o tym, jak zużywają się opony, jak zużywają się inne części samochodu, kiedy przeglądy i tak dalej. To jest ogromna masa danych i teraz jak ty myślisz o swoim bieganiu i o swoich butach, to możesz to sobie sam monitorować, tak? I się tam patrzeć na smartwatcha. Ale w wielkiej firmie, jakbyś miał 300 samochodów i tysiące elementów do kontroli, to tutaj nie poradzisz do tego, po prostu nie zapanujesz nad tym w sensie fizycznym. I teraz przełóżmy to na hotelarstwo znowu, czy restaurację. W tej chwili już Philips wyposaża wszystkie swoje żarówki w chipy i przy wielkopiałaciowych sklepach, wielkich biurowcach, tam gdzie naprawdę w setki tysięcy idą zamówienia żarówek, sprzedawca z Philipsa utrzymuje relację z danym zleceniodawcą w ten sposób, że ten zleceniodawca nie musi myśleć, czy tam gdzieś już miga żarówka, czy zgasła, tylko zawczasu kontaktuje się z nim sprzedawca i mówi, wie pan, w najbliższym czasie, na przykład w przeciągu najbliższego kwartału, trzeba będzie wymienić 3,5 tysiąca żarówek. To jest w interesie firmy, która sprzedaje ten sprzęt, to jest zrozumiałe. Ale popatrz też, jak wspaniale wspomaga na przykład zarządzanie zużyciem energii, monitorowanie, gdzie to zużycie jest większe, gdzie się częściej pali to światło, gdzie warto pójść w jeszcze droższe, jeszcze bardziej na przykład energooszczędne żarówki. W tej chwili w hotelarstwie się jeszcze tego masowo nie robi, aczkolwiek eksperymentalnie jak najbardziej, ale to jest też przyszłość zarządzania energią. Ja myślę, że szczególnie teraz w czasie, kiedy od nowego roku energia dla przedsiębiorców, tak, 60-70% idzie w górę. Wszyscy zaczynają już szukać powoli różnych rozwiązań, które te podwyżki w jakiś sposób no, zniwelują. Tak? Poza tym nałóż na to jeszcze kwestię świadomości, jeśli chodzi o alarmy antysmogowe. Przecież nasza energia elektryczna nie jest elektryczna, tylko z węgla pochodzi, tak, umówmy się. Tak, tak, więc tak, to wszystko razem. Ale dodaj jeszcze jedną rzecz, że zużycie światła w różnych częściach obiektu pokazuje też, gdzie bywają ludzie, bo to światło się zużywa tam, gdzie musi być oświetlenie. Jeśli na przykład w pokojach albo w określonych punktach pokoju żarówki częściej wymagają wymiany, to mamy też sygnał, w jaki sposób goście korzystają z naszych urządzeń. Czy siedzą raczej przy biurku, czy czytają gazetę w łóżku, czy dużo oglądają telewizję. Tutaj jeszcze na sam koniec już, bo musimy kończyć ten odcinek, to chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie pomiar luksusu. Przy pomocy Big Data na przykład zbadano, że naprawdę luksusowy segment klientów ma w nosie, czy mamy wielkie telewizory, czy małe telewizory i jakiej marki telewizory w pokojach. Interesuje ich jedno. Czy telewizor ma podłączony internet i mogę sobie wodę oglądać, tak? Znaczy to video on demand. Mhm. I nagle się okazuje, że wszystkie hotele, które inwestowały w te wielkie, piękne plazmy, no bo przecież to są luksusowe hotele, bo pięć gwiazdek, bo drodzy goście i tak dalej, nagle nie mają świadomości tego, że z danych wynika zupełnie inna informacja. Goście przewijają szybciutko telewizję hotelową, co pokazuje znowu, jak ważne jest śledzenie danych cyfrowych, bo ja z poziomu pilota jestem w stanie rejestrować, co klikał, co odklikiwał dany turysta, na jakich kanałach się zatrzymywał. Jeżeli oglądał nawet moją telewizję hotelową, co oglądał? Zatrzymał się przy menu, czy zatrzymał się raczej przy ofercie spa? Ale co się właśnie okazało, to to, że oni rozżaleni są, że nie ma dostępu do video on demand, tak? Telewizja nikogo już nie interesuje. Jeżeli mam internet w telewizorze, że tak powiem, hotelowym, to mam dostęp do tego, co lubię oglądać. Tak, czyli inna technologia, no, która pozwoli przenieść po prostu mój ekran z komórki, na telewizor. Tak. Mam internet, to już mam wideo na żądanie. Dokładnie. Tak, z mojej Niedawno komórki. Byłam na konferencji w Szwajcarii na temat właśnie segmentu luksusowego hotelarstwa, gdzie wyśmiewano się z doradców, którzy jeszcze ciągle tam mówią, że w luksusowych hotelach ma być gazetka pod drzwiami rano położona i tak dalej. Bzdura. Ci najbardziej luksusowi goście oczekują, że właśnie będą mogli sobie na pstryknięcie pilotem uruchomić wiadomości w telewizorze, ale wiadomości w takim formacie, w jakim przywykli je odbierać. A więc jeśli ktoś ma ulubioną radiostację, to chce odpalić swoją ulubioną radiostację. Jeśli gazetę, to gazetę elektroniczną najczęściej z odczytywanymi komunikatami, bo ci ludzie zwykle w tym czasie szykują się do pracy, wiążą krawat, golą się albo szykują się na plażę i mają w tle lecieć wiadomości. To już naprawdę do rzadkości należą goście,
goście, którzy rano wstają, biorą gazetkę spod drzwi i ją przeglądają. Nie te czasy, nie to tempo życia. No tak, to są inne trendy już i rzeczywiście za nimi trzeba podążać. Tak, natomiast, tylko zauważ, tak, że to właśnie wynikło z danych cyfrowych, tak? Nie tak. Trzeba obserwować tego gościa w realu. Tak, tak. No, nie wiem, jak tu zachęcić hotelarzy do tego, żeby w jakiś sposób zaczęli analizować swoje filmy promocyjne, które są odtwarzane na telewizorach hotelowych. To znaczy dwie rzeczy. Szczerze mówiąc, ja jeszcze nie spotkałem się z czymś, co by było bardzo interesujące. Po pierwsze, moim zdaniem, tam są bardzo nudne treści. W bardzo nudny sposób pokazywane. Bardzo długo. To jest tak się ciągnie i tak mozolnie. Często zapętlone w ogóle, że jak ja sam tego nie przełączę, to to będzie mi przez cały dzień po prostu tam leciało. Zupełnie bez sensu. Właśnie odnoszę takie wrażenie, że nikt tego nie bada, nie sprawdza. Dużo pracy hotelarze przykładają, żeby takie filmiki, takie materiały reklamowe stworzyć. One są po prostu do niczego. Nie wykorzystują czegoś, o czym powiemy w następnym odcinku, czyli predictive marketing. Ja myślę, że tutaj jest klucz do sprawy. No dobrze, kończymy? Kończymy. Okej, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Magdalena Kachniewska, z którą rozmawialiśmy o... No, big data, small data trochę o marketingu, ale generalnie wszystko sprowadzaliśmy do danych, do tego jak... I jeszcze na wiele odcinków pożywka z tego będzie. Na pewno jeszcze do tego wrócimy niejednokrotnie. Dziękuję Ci bardzo, Magda. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.